No witam widza bardzo serdecznie, jestem Croxy, nowy event na CSGO Skins Pizza Fest, tak się event nazywa, mamy skrzynki z pizzą. Już to gdzieś kiedyś widziałem, ale to starsi widzowie będą pamiętać. No mamy skrzynki tutaj, że tak powiem, z rodzajami pizzy. Mamy tutaj margherita. Daj znać w komentarzu dzisiaj, jak chcesz wygrać skina, koniecznie, jaka jest twoja ulubiona pizza. Do tego oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj kodu Croxy na CSGO skincie. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie tutaj do ładu. I zaraz ci pokażę, gdzie możesz sobie kodu Croxy użyć. 15 zł dostaliśmy, więc wróciła nam się ta skrzynia. Klikasz sobie tutaj do ładu i tutaj możesz sobie kod Croxy przy dodajach oczywiście wpisać. 2,50 dla nowych użytkowników, 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz używać oczywiście dowoli. Lecimy margarit, takie jest po raz tutaj kolejny. Zobaczmy, co nam się uda z tej skrzynki wyciągnąć. Jest 7,15, spróbujemy jeszcze raz. 4000 zł dzisiaj na ten opening, na ten test tego eventu, więc zobaczymy oczywiście, jak nam te overall z tym eventem pójdzie. Kolejne otwarcie, lecimy, sprawdzamy, co mamy. P250, do tego MK jakaś jest, SSG i 15 ponad złotych, czyli skrzynka się zwróciła. Kolejne otwarcie. No tutaj wydaje mi się, że to jest jakiś tam potencjał na zwrotność, żeby być, no ale no niestety niekoniecznie. Jest margarita. No, tak średnio się tutaj postarała. Pepperoni, czyli chyba tutaj bezapelacyjnie mogę stwierdzić, że pizza, którą lubi każdy, chyba tak mi się wydaje. No, no change my mind, stary, ale pepperoni top, stary, top. 17,30. 30 zł kosztuje taka skrzynka, trzy takie otwarcia. Dostajemy tutaj Fobosa, 16 zł, znowu tak średnio. Jakie my tu skiny mamy w ogóle? Mamy jedną kosę, mamy Digla tutaj za 3000 zł, więc no dość sporo. Jest P90 za ponad 300, więc no tutaj tak, no. No, że to P90 kosztuje tyle, to. No ja bym tyle nie dał. No ja bym chyba tyle nie dał. 34 otwarcie na plus, do tego Hyperbestia jeszcze tutaj digielek. No tutaj chcę się przypatrzeć, co tak naprawdę mamy do trafienia w tej skrzyni, żeby wiedzieć, z czym, że tak powiem, tą pizzę pepperoni się je. Zobaczmy, lecimy dalej, jest Glock, jest MP9, ma 10 i w tym otwarciu 50 zł i bardzo ładnie tutaj nam leci. Generalnie, jak możesz zobaczyć, dajmy na to, nie wiem, czy tutaj będzie, ale o, są, zobacz, przy otwarciu skrzynek możemy sobie zdobywać tutaj odłamki pizzy. Są to eventowe tokeny, które potem możemy sobie wymieniać na zakładce eventowej. Ale zobaczmy tutaj dalej. 4 cheese case, czyli 4 sery. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj 4 sery nam dadzą. 60 zł. Mamy Anubisa. Do tego jakieś berety. 89. No! Te berety 4 dyszki ponad. No, powiem wam, że zrobiło to na mnie wrażenie. Lecimy dalej z tą skrzyneczką. Duel Beretta z Marina. 250 Wingshot. Jest to znowu jakiś tam delikatny profil, więc no, ta skrzynia 4 serów tak solidnie, tak solidnie. No jakby tutaj przeleciało na to otwarcie, to też było chyba bardzo solidnie, wydaje mi się. No ale 58 zł, więc aż takiej tragedii to tutaj nie ma. Jest 5-7 Małpi Biznes, tego Glock, do tego XM. Wszystko za złoty 44, więc lecimy dalej, kolejne otwarcie, zobaczymy, co on się tutaj wyroluje. M4A4 Baskill, no jest to profit, 8 zł, ok. No to skrzynia kolejna, Meat Pizza Case, czyli samo mięso, znaczy samo mięso, no mięsna taka, tak możemy chyba przetłumaczyć ten smak pizzy. Zobaczmy, 3 skrzynki na raz, 120 zł, czyli no konkretna suma, jak za pizzę, no zobaczmy, 5,40. Znaczy, kurczę, no za 3 to jeszcze, za 3 to jeszcze. To jest taka realna, wydaje mi się, że cena teraz taka, no zależy to rzeczywiście. Jaka 382 zł! Ulala! Ulala! No tutaj jestem stary podekscytowany, jestem pod wrażeniem, że tak ładnie sypnęło. Te berety kosztują 5 dych, więc spoko, ale no tylko one niestety tutaj tak naprawdę kosztowały. Co my tu jeszcze mamy? Mamy bumkę jakąś, mamy jakieś rękawiczki, jest kosa, jest MK, no jest też kałach tutaj, gol arabeska za 10 tysięcy złotych, no prawie 11, no ale 0,01%, no bardzo, bardzo mało, ale możemy zobaczyć, że więcej procent jest na tego kałacha, jeżeli na Nomada za połowę tej ceny, więc okej, okay. W sumie
tutaj na tą M-kę też jest, zobacz, 0,01. No tyle, ile na tego Kałacha Gold Arabeska. No tutaj mamy 0,02. No nie wiem, o co tu chodzi. No, tylko że z kim kosztem po 1000 zł. No nie wiem, co tu się stało, no ale 0,01% na tego Kałacha Gold Arabeska. No, to jest, wydaje mi się, bardzo dobry deal tak naprawdę. Otwierając tę skrzynię. Może się kiedyś uda. Może się uda. Zobacz, USP. 102 zł. No niestety to nie jest ten USP w lepszym stanie. Zobacz, Shell Grey do tego Pantera, no takie tutaj czerwono-czarne te skiny. No dobra, odpuszczamy pizzę tutaj mięsną. No i przyszedł czas na Diablo pizzę. No Diablo, czyli ostra, tutaj. My lubimy tutaj na ostro takie skrzynki otwierać. 150 zł. No są naprawdę tutaj takie kąśliwe skiny, jest Desert Hydra, jest Talon Knife Tiger Tooth, jest Fire Serpent, są rękawice, no naprawdę robi to wszystko wrażenie. Jest tutaj USP, który jest do kontraktu na bodajże AWP Fate, więc no tutaj kurczę, ile ten USP kosztuje, pamiętam, jak to robiłem kontrakty na AWP Hydra, chciałem nagrać, ale nie wrzuciłem tego finalnie, no to te USP po 300 by jakoś chodziła, teraz 700 zł za jedną sztukę, no jest to... No jest to bardzo dużo stary. No zobacz, 158 zł. Lecimy kolejną tutaj porcję, że tak powiem. Dokładkę tutaj poproszę. Tej pizzy Diablo. 244. Otwarcie kolejne. Zobaczmy co tym razem. Bullet Train do tego Glock Water Elemental. 185 zł. Ok. Tręcimy otwarcie kolejne. Gloczek do tego, no tak średnio tutaj będzie mocno. A weźmy może przyspieszmy tutaj trochę tempo, podkręćmy. Oj, 18 zł, to nie było dobre, To ponad setka, 162, więc no kurczę, tutaj teraz takie profity lecą. No ale no ja mówię, ja bym tutaj oczekiwał jednak, no patrząc na to jakie to są skiny, to ja bym coś tutaj z tej górnej półki poprosił, nie? No nawet nie mówię, że ten Talon Knife, jakiś Fire Serpent. No to są takie rzeczy drogie, no ale kurczę, taka NKS, no czy nawet ten USP, to wydaje mi się, że to są takie skiny w naszym zasięgu, nie? Tak naprawdę, chociaż zobacz, i tutaj znowu jest ten przykład. Na tą M-kę jest stary więcej procent niż na przykład takiego Talona Knife, który jest za 4000 zł, a M-ka przypomnę za 300, no zobacz. 0,02%, a tutaj 0,04, no to, no stary, no to wydaje mi się, że jak celujemy w taką M-kę Asimov, to wydaje mi się, znaczy, kurczę, może niekoniecznie. A nie, czekaj, bo to... Nie, co? Czekaj, bo coś mi się... Nie, coś mi się w obliczeniach chyba, no ale... Wydaje mi się, że jak stawiamy sobie za cel taką M-kę, to wydaje mi się, że taki talon też jest w zasięgu stary. Bo to, wiesz, to nie jest duża różnica, nie? Ta różnica jest tak naprawdę znikoma. No ale zobaczmy, mamy 220 zł, coś w końcu takiego droższego sypnął na 70. Na plus takiego otwarcia pojedynczego. No ale zobaczmy otwarcie kolejne, 155, ostatnie otwarcie, zobaczmy. I 238 na koniec. No dobra, jest spoko. Chodźmy teraz może na case battle. Mamy 2000 zł. Wiem, że miały być tylko skrzynki eventowe, no ale ja jestem prosty chłopak. No widzę taką bitwę za 500 zł, no to aż żal stary nie dołączyć. Zobaczmy. Zobaczmy co tutaj z tych skrzynek, coś, czy tu się coś zbugowało, że tutaj nie chcę to wystartować. Tak, odświeżamy i oczywiście już tutaj jesteśmy w tej bitwie. I zobacz, pierwsze otwarcie! AWP Electric Hive! No ładnie, 200 ponad. I ostatnie otwarcie tutaj daje nam, no to easy win tak naprawdę, easy win. Tylko na profit tutaj, no delikatny, że tak powiem, delikatny z tego battla, no ale spoko. Co my tu jeszcze mamy? I tutaj chyba takiego... O, 123, nie, coś takiego to nawet nie ma odstrzep, to wejdę. No ale ja bym tutaj tą najdroższą skrzynkę wrzucił na batelki może. Co wy na to? Bo jeszcze troszkę kasy mamy. Troszkę tej kasy mamy. Tylko gdzie jest ta skrzynia Diablo? To jest pytanie, na które chciałem tutaj uzyskać odpowiedź, bo bardzo bym chciał tutaj. Albo na 5 dych kosztuje najdroższe, no tak. Dobra, jak już mamy 2000... Nie no, to będzie za dużo, stary. Wrzućmy 10 takich skrzynek, ok? To jest 500 zł i tak. I żeby... Dla kontentu! Dla kontentu, stary! Żeby było ciekawiej, wrzucam od siebie skrzynię Gloves, skrzynię Royal, skrzynię Royal w sztukach dwóch, odpuszczamy... Odpuszczamy trochę więcej skrzynek Pepperoni.
Dobra, zróbmy coś takiego. I na trzy osoby, jak tą bitwę uda nam się wygrać, no to stary, to będzie... Będzie bardzo, bardzo dobrze rozporządzony nasz budżet. Zobaczmy, rzucamy bota Adriana, bota Rosso i lecimy. Bitwa za 2100 zł. Mam nadzieję, że okaże się tutaj szczęśliwa dla mnie. 6 skrzynki mentowej, do tego strzelania z rękawicami i do tego dwie skrzynki Royal, czyli te najdroższe, jakie no, to znaczy najdroższe. Przed promocją chyba tak, ale w trakcie promocji chyba nie, chociaż nie no. 700 zł chyba kosztują noże, tak mi się wydaje. No nie wiem, musiałbym zerknąć, no ale na pewno topka, jeśli chodzi o CSGO skinsa. Póki co bardzo ładnie nam tutaj leci, no albo chyba za 115. To jest bardzo dobre otwarcie. No zobaczmy, no to jest ta strata moich przeciwników. No, już dostaję na dziurę w tym momencie, 32 zł. No zobaczmy, strzynia rękawicy, to będzie game changer? Nie będzie to game changer! Co ty gadasz? No dobra, trzeba liczyć teraz, no nie, i to jeszcze dziś, stary. Ja nie wierzę, żeby to się stało, nie wierzę, co tu się... Chociaż ty! Mamy to? Mamy to! Ja nie wiem, ale ostatnie otwarcie, stary! Ostatnie otwarcie tak nas uratowało. Good Night Flores za 900 zł. Ej, szczerze, nie mam totalnie pojęcia, jak te rękawice okazały się droższe od tamtej. No, porównaj sobie, no. Powiedziałbym, że które są droższe, stary. No ja bym tych na pewno, tymi bym nie grał, no ale no wygraliśmy, więc jest dobrze. 5000 zł ponad. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i węcik tutaj. I węcik okazał się całkiem sympatyczny. Daj znać koniecznie w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona pizza. A ja się z wami żegnam i widzimy się albo jutro. Standardowo, klasycznie, albo na streamie, albo na odcinku. Trzymajcie się i siema!